Збір кабінету ринкопісів бібліотеки університетської в Варшаві, це запевнені не діві, знайдується дуже збір кореспонденції. Jednak w naszej kolekcji znajdują się jeszcze inne dokumenty sztuki epistolograficznej, a mianowicie koperty. Koperta to płaskie, zazwyczaj papierowe opakowanie przeznaczone do przesyłania listów, kartek pocztowych lub innych przesyłek pocztowych. Pierwsza koperta powstała w Wielkiej Brytanii w 1820 roku dzięki przedsiębiorczości handlarza Augusta Brewera. Tymczasem tradycja wymiany listów z wykorzystaniem kopert pojawiła się w Rzeczypospolitej obojga narodów jeszcze w XVII wieku. Robiono je ręcznie. Mogłoby się wydawać, że są one przydatne jedynie do badania historii poczty. Ale jeśli dostrzeżemy w kopercie ważne źródło historyczne, możemy zmusić nawet pustą kopertę, żeby przemówiła. Koperta użyta do przesyłania korespondencji jest sama również nośnikiem informacji. Na awersie pisano zwykle adres lub imię i nazwisko o rozgodności adresata. Na rewersie zaś, zwanym dorso, można spotkać odciśniętą pieczęć i różne zapisy, tak zwane dorsali. W naszych zbiorach zachowała się przykładowo pusta koperta od listu z 1765 roku do niejakiego Zadarnowskiego, miecznika brzeskiego. O nadawcy świadczy tylko odciśnięta in dorso pieczęć herbowa. Na podstawie tej pieczęci można zidentyfikować autora. W tym przypadku jest nim hetman Wielkiego Księstwa Litewskiego, książę Michał Kazimierz Ogiński. Każde źródło jest ważne, bo uzupełnia naszą wiedzę o historii oraz zbiorach gabinetu rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.